Napitor normalnie się leje na mnie z dachu. Kurka, co to się odpierdziela? Ja pitole. Siemano mordeczki. Witam w kolejnym odcinku. Jak widać, wreszcie jadę. Nie siedzę w garażu czy tam w warsztacie, tylko jadę. Także szybki update wam udzielę, jak to się wszystko trzyma. BMW poskładana, miskę zdjąłem. Przejechałem sobie do ziomka na kanał, tudzież gorąco pozdrawiam i zachęcam do odwiedzenia wulkanizacji, którą prowadzi. Jak wyważać koła, albo jak robić jakieś naciągi, różne dziwne rzeczy, to tylko u niego. Tutaj wam wrzucam adres i telefon, dzwońcie, umawiajcie się, jak jesteście z okolic. Co do BMW-ki. No niestety musieliśmy podnieść silnik, więc po prostu nawet go nie wyjmowaliśmy, nie odpinaliśmy o sprzętu ani nic takiego. Ja pitole, coś mi źle te biegi wchodzą. Dobra, git. Nie odpinaliśmy o sprzętu ani nic takiego. Dach mi cieknie, już jestem cały mokry. Po prostu odpięliśmy poduszki. Podnieśliśmy sobie silnik na poduszkach do góry. I wtedy można było miskę nie zdjąć, bo i tak nie dało się jej zdjąć, ale wymanewrować ją tak, żeby był dostęp do pompy oleju. Okazało się, że w misce luzem, normalnie po spuszczeniu oleju, w misce leżało 5 śrub. Wszystkie te śruby były od pompy oleju i pompa oleju trzymała się na jednej śrubie plus na łańcuszku. No więc powkręcałem te wszystkie śruby, poskręcałem to, wyregulowałem ten luz na łańcuszku. Oczywiście był duży, tak jak wam pokazywałem na filmiku. Poskładałem i teraz wszystko, jeżeli chodzi o silnik, to chodzi elegancko. Ładnie brzmi, nic tam nie telepie i tak dalej. Natomiast wysprzęglik to były dosłownie minuta roboty. Okazało się na kanale, bo ja leżąc pod samochodem w domu, to nie miałem za bardzo dostępu. Natomiast jak weszliśmy na kanał, to wystarczyła jedna przeduszka, dwie śrubki, pyk, pyk. Tym moim elektrycznym kluczem poszło. O, właśnie zgasł. Przepustnica do czyszczenia. I tyle. I było wszystko już zrobione. Wysprzęglik przyszedł, zamontowałem. Wszystko się odpowietrzyło. I hula, tak jak widzicie. Jedziemy sobie. Wentylator załączony. Dzisiaj jest taki bardziej pochmurny dzień, bo widać, że padało i właśnie kapie na mnie przez cały czas. Tu już mam nakapane całe jezioro. No ale cóż, jadę sobie do sklepu po bułki dosłownie. Także tak to wygląda. Nie wiem, jaki będzie dźwięk samochodu, czy będziecie coś słyszeć, ale jest naprawdę fajny. Nie mam gdzie tutaj... O, mam teraz. Tak to chodzi. Tak to właśnie chodzi. No, jesteśmy na pole position. Zobaczymy, jak się zbiera. Silnik nagrzany, można dać trochę ognia. Passat obok mnie stoi. Licząc się, że przede mnie wleci. Oczywiście pamiętajcie, trzeba przepuszczać Passaty na zakładkę. Ale można się ścignąć raz na jakiś czas. Trakcji nie ma. I stópka. Po mokrym to tak jest, no niestety. Kurde, szybciej po debułki pojadę niż chciałem. Uwielbiam ten samochód. Tylko że opony są tak gówniane, że nie ma jak szybciej wystartować. Nie ma jak szybciej wystartować i po prostu trakcji. O, słyszeliście, jak strzela. Pięknie strzela. Jak jest otwarty dach, to dużo lepiej słychać. Ale i tak jest co posłuchać. Super sprawa, naprawdę. Jakby ktoś miał kiedyś możliwość przejechać się na 30V8, gorąco polecam. Tu jeszcze jest do porobienia sporo rzeczy, tak jak wiecie, jak widzieliście na tych wszystkich filmikach, ale jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, to jest naprawdę mega. Robimy sobie jakieś tam testy przyspieszenia, jakieś takie rzeczy na pewno.
buleczki. Ja już sobie kupiłem buleczki. Polecimy. Powiem tak, z tą szperą, bo to szpera jest, nie? Szpera, tfu. Spaw. Z tym spawem mega ciężko się jeździ po jakichś parkingach czy coś takiego. Napiernicza wszystko. Hałasuje. W ogóle promień skręca, to jest jakiś dramat. Bo koła kręcą się, oba koła w tym samym czasie, jednocześnie, więc po prostu szarpie jednym kołem zawsze, tym, które ma dalszy jakby obwód skrętu. I w związku z tym to wszystko napieprza, trzeszczy, magiel ma ciężko, dlatego też tutaj ten magiel będzie do roboty, tak jak wam mówiłem. No ale przynajmniej jest mega przewidywalna, bo dokładnie wiesz, kiedy ci pójdzie bokiem, kiedy coś tam czujesz wszystko. A czy ze zwykłą szperą, taką co spina w pewnym momencie? Nie wiem szczerze, jakby się jeździło. Nigdy nie jeździłem. Nie no, raz jeździłem, ale już nie pamiętam. A tutaj no ja cały czas czuję, czy ona pruje tymi kołami, czy one mają przyczepność. Także o tyle dobrze. No i tak trzeba sobie latać. Delikatnie, bezpiecznie. Zwalniać przed przejściami. Proszę bardzo. Ciekawe, czy słyszycie ten dźwięk, bo to jest naprawdę... Dźwięk tego samochodu to jest po prostu bajka. No. Mi się bardzo podoba. To jest taki europejski zapomniany Mustang. Taki europejski muscle car, który nigdy nie został wyprodukowany. No. Bo inaczej bym tego nie nazwał. No po prostu. Muscle car. Jaja. Dobra, lecimy. Zielone, lecimy. Jazda. Polóweczką. Ciężko wyczuć ten samochód, bo jednak z dużą mocą, z dużym momentem to szarpie trochę, nie? Tam trzeba po prostu delikatnie się ze wszystkim obchodzić. No i monitorować temperaturę przede wszystkim, bo zapomnisz o temperaturze, okaże się, że gdzieś tam poszła za daleko, mimo że wentylator włączony, już masz problem, zwłaszcza przy jakimś tam drobnym upalanku czy coś takiego, nie? Ale jak pamiętasz o temperaturze, wszystko masz pod kontrolą, to nic, tylko się cieszyć z jazdy. No i wykładać hajs na stacji paliw. W tym momencie, jeżeli ktoś by był ciekawy spalania, to mniej więcej wychodzi... Ja to nie przeliczałem na litry, tylko na pieniądze. Wyszło mi za 100 km 120 zł. Więc spalanie jest druzgocące, bym powiedział. Bo Lexem za tyle zrobi 4 razy więcej. 4 razy dłuższy dystans, nie? No ale cóż, no to nie jest samochód do jazdy na co dzień, tylko do zabawy. Zabawy do cieszenia się motoryzacją. Jakby ktoś miał jakieś pytania odnośnie tej BMW, to śmiało walić w komentarzach. Ja wam poodpowiadam, jak tylko będę miał chwilę. A teraz to chwilą ciężko. Zaraz wam pokażę jeszcze, jak to idzie. Tylko wyjadę tutaj za zakręcik. Na prostą, kawałek prosty. Teraz nie ma czasu, żeby jechać gdzieś tam na zakręty, zwłaszcza, że pogoda jest lipna, no leje cały czas, zresztą pewnie widzicie po szybach. Leje, no może nie leje, ale kropi. Nie chce mi się nigdzie dalej jeździć, bo to nie jest pogoda na jazdę bez dachu, ale proszę. Ciężko sobie skręcić bez poślizgu, no. Spójrzmy prawdzie w oczy. Bo skręcasz sobie kierownicę, dajesz delikatnie gazu, jak masz mokro, to już masz mokro, bo już idzie bokiem. Tu jest jeszcze kawałek prostej, to zobacz, na trzecim biegu spokojnie puruje. Dobra, to za wolno jechałem, okay. Słychać strzały. Minuta 15, słychać strzały. Tutaj to cały czas słychać strzały. Ja je słyszę, wy pewnie nie, ale jak nagramy jakiś filmik taki jakby z zewnątrz auta, to na pewno usłyszycie. Można się zakochać. Chociaż jak to moja dziewczyna mówi, przecież w samochodzie nie można się zakochać. Samochód przecież nie może być piękny. No może i nie może, no. Dobra, mordeczki. Ja to już zwijam na chatę. To była tylko taka szybka jazda, żeby zaspokoić wasz niedosyt braku jazdy tą BMW-ką.
Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Koniecznie subskrybujcie, bo bez Waszych subskrypcji, bez Waszych lajków to bez sensu jest wrzucanie tego wszystkiego. No i mam nadzieję, że to się trochę rozrośnie, te 1000 subskrypcji wreszcie wbije. Zaczniemy coś na tym zarabiać i dzięki temu będzie też więcej hajsu na budowę tej BM-ki. I nie tylko BM-ki, także mam tam parę jeszcze asów w rękawie. Więc czekam na Wasze subskrypcje koniecznie i dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście ze mną do końca odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podoba w tej formie odcinek i że będzie czasem więcej tego. Może jakieś takie zmiksowane trochę z zewnątrz, trochę z auta. Także dzięki bardzo i trzymajcie się. Papatki, hej.